Kochani, Słowo Boże mówi, Wielki Bóg powiedział, idźcie na świat i głoście Ewangelię. Kto uwierzy, zbawiony będzie. Dzisiaj głoszę do Ciebie słowa prawdy. Bóg objawił swoją wielką miłość do człowieka w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który nie jest związany z żadną religią tego świata. Bóg to Jezus Chrystus. Jezus Chrystus to Bóg. Duch Święty to Bóg. Słuchajcie, kochani, to jest takie proste. Podjąć decyzję serca. Jeśli dzisiaj żyjesz i nie wiesz, po co żyjesz, jeśli dzisiaj idziesz tymi ulicami, na dyskotekę, na drinka, do sklepu po nowy ciuch, gadżet, to wypełniasz swoje serce śmiercią. Cokolwiek ona by miała znaczyć, czymkolwiek by być, alkohol, leki, ciuchy, relacja, wszystko to jest niczym. Kochani, żyjemy w czasach ostatecznych. Jestem tu dla Was z miłości, żeby Wam powiedzieć, abyście odwrócili się od błędu, od grzechu i od tego świata. Abyście zajrzeli w głąb swojego serca i zawołali, czy jesteś więcej. Jeśli jesteś dzisiaj ateistą, osobą niewierzącą w jakiejkolwiek religii, wypróbuj te słowa prawdy. Przyjdź do swojego domu, w zaciszu, w swoim sercu zawołaj. Boże, jeśli Ty jesteś, a ona nie jest wariatką i mówi o Jezusie, to chce Cię poznać. Jeśli w sercu uwierzysz w tą prostą zamianę krzyżową, że Bóg przyszedł w ciele na ziemię, że Bóg poszedł na krzyż Golgoty, przybił do Niego każdy Twój grzech i błąd i zmartwychwstał, żebyś Ty mógł żyć, prawdziwie żyć, to będziesz zbawiony. Pójdziesz do nieba i będziesz żył wiecznie. Taka oto prosta zamiana, z której wielu szydzi, ale nie pomogą tytuły, doktoraty, pieniądze, polityka. Bo jak staniesz przed Bogiem, to jedyne co Boga będzie interesowało, to, co zrobiłeś z Jego ofiarą na krzyżu i Syna, na krzyżu Golgoty, bo to tam się wykonało. Oto taka zamiana. Odpadną od Ciebie tytuły, pieniądze, Bóg spojrzy w Twoje serce. Staniesz przed Bogiem, sędzią sprawiedliwym i Bóg osądzi Cię sprawiedliwie. Albo po potępieniu, jeśli nie pojednasz się z Bogiem, albo pójdziesz do nieba i będziesz z Jezusem panował. Kochani, każdy w życiu z nas przeszedł coś, co wpłynęło na niego. Śmierć bliskiej osoby, gwałt, strata, spalony dom, zdrada, odrzucenie, brak miłości, akceptacji. Ale jedna jest tylko droga do tego, aby przyjąć uzdrowienie. I tą drogą jest Jezus Chrystus. Niczym nie wypełnisz tej pustki. Głosimy tutaj przy galeriach handlowych, w których jest jedzenie, odzież, w których się spotykają przyjaciele. Ale tak naprawdę, na czym budujecie swoje relacje? Co się dzieje w waszych sercach, kiedy idziecie do domu? Kiedy odwieszasz kolejną bluzkę za 1000 złotych, torebkę Louis Vuitton? Kiedy narzeczony nie wraca? Kiedy matka umiera na raka? Dziecko leży w szpitalu psychiatrycznym, bo nie mogłaś mu dać tego, bo nie miałaś tego, bo byłaś martwa duchowo. Nie znałaś Boga, nie byłaś narodzona z Bożego Ducha. Ludzie, co się dzieje w waszych sercach? Wolam dzisiaj do Was w imieniu Wielkiego Jahwe. Nikomu z Was nie uwierzę, że czujecie pokój i miłość. Każdy przeżywa to samo, pustkę. Pustkę, którą tylko może wypełnić żywa relacja z Bogiem. Bóg jest miłością, kochani. I tak ukochał człowieka, że dał swojego Syna. Kochani, poza Jezusem. I wierzę, że Bóg dotyka teraz Waszych serc. Nie ma nic więcej. Bóg tylko patrzy na człowieka przez ofiarę złożoną na krzyżu Jego Syna Jezusa Chrystusa.
I tylko tak możesz go poznać, oddając mu życie, wierząc w to, podejmując decyzję serca. Kochani, powiem parę słów o sobie. Wiecie, piłam od dziecka. Byłam alkoholiczką. 18 lat. Piłam, brałam setki tabletek w miesiącu. Bardzo silnie uzależniających leków, benzodiazepin, estadolan, rylanium, pramolan. Po ludzku serce nie powinno wytrzymywać. Trwało to latami. Wiecie, miałam 33 lata. Wiele lat temu. Umierałam fizycznie, ale wtedy przystawałam w swoim sercu. Boże, ratuj mnie. Wiecie, ja doszłam do takiego momentu twojego życia, że zużywam litra wódki dziennie, żeby w cudzysłowie jakoś funkcjonować. Bo nie byłam w stanie już żyć. Piłam po to, żeby żyć. Piłam po to, żeby umrzeć. I tak, aż do momentu śmierci fizycznej. Ale wiecie co, Bóg jest miłością i On jest. On jest tu na tym miejscu i On jest naprawdę dobry. Wiecie, ja zostałam uzdrowiona. Ja jestem osobistym świadkiem Jezusa. I tutaj poselstwo moje głoszę wam do was w imieniu mojego Pana i Zbawiciela. Nie miałam od wielu lat alkoholu w ustach, ani krok, ani leku, ani narkotyków. Jestem wolna. Nie mam żadnych objawów, tak jak świat mówi, choroba alkoholowa, trzeźwiący alkoholik. Ja jestem alkoholiczką. Tożsamość jest w Jezusie Chrystusie. Ja jestem córką Boga żywego. Dzisiaj zostałam zaakceptowana przez Boga Ojca. Przez to, że przyjęłam w sercu, że Jezus jest Panem. Że On umarł na krzyżu i przybił do Niego każdy grzech. Mój grzech, mój alkoholizm, lekomanie, narkomanie, wszystko. Wiecie, kocham Jezusa sercem. Nie wyobrażam sobie życia bez Niego, bo to, co nazywają ludzie pijący z Boga Jezusa życiem, jest śmierć. To diabeł, który okrada, zabija rodziny, dzieci, okłamuje ludzi. Wydaje się ludziom, że mają kontrolę, że żyją, ale tak naprawdę są manipulowani, są okłamywani i prowadzeni prosto do śmierci, wiecznej. Kochani, ja modlę się dzisiaj o was, ja modlę się, aby wasze serca otworzyły się na te słowa prawdy i życia, jakim jest ta prosta Ewangelia, bo Bóg taki jest, tak nas umiłował swoje stworzenie. Wiecie, to, że poznałam Jezusa, to jest nie słów, które mogłyby to opisać, bo tego po ludzku się nie da powiedzieć. To, co przeżywam, czego doświadczam teraz, wartości, które mam, serce, przemienione serce od wewnątrz, uzdrowione, uwolnione. Dziś mogę patrzeć i modlić się na oprawców, którzy mnie molestowali, którzy mnie gwałcili. Dziś błogosławię tym ludziom. Modlę się za tych ludzi, żeby mogli przyjąć zbawienie. I mówię to z uśmiechem na twarzy, bo jestem wolna, jestem uzdrowiona. Kochani, życzę całego serca tego, czego ja doświadczam w życiu, w relacji z Bogiem. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych ludzi. Ja dziękuję Ci, że to słowo wyda stukrotny plon. Ja dziękuję Ci za to nowe narodzenie. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że się uwielbiłeś dzisiaj na tym miejscu. Błogosławię tych ludzi i ogłaszam nad nimi życie. Życie w imieniu Jezusa. Amen.